smakuje najlepiej właśnie przed własną publicznością, takie złoto. Drugie już w tym sezonie jest naprawdę super. Jestem mega zadowolony, że w pierwszym sezonie moim w życiu na żużlu już zdobyłem 2 złota, więc ciągniemy dalej i będzie z roku na rok cały czas było zdobywane. Myślę, że najbardziej ten finał mi przypadnie. To był nawet dla mnie najlepszy mecz, który odjechałem w 24 Ekstralidze. Więc myślę, że ten finał najdłużej zapadnie w pamięci i był on najlepszym meczem w moim życiu. Ciężki to był sezon na pewno, dużo się u mnie pozmieniało. Z początku sezonu też miałem dosyć duże problemy, żeby w ten sezon się wjechać, dopasować się z silnikami od Asza, na których też jeździłem pierwszy raz. Potem już gdzieś połapaliśmy, już to wszystko poszło w dobrą stronę i myślę, że ta moja jazda też wyglądała dobrze. To się skończyło na kontuzji, no niestety. No i dobry, i niedobry sezon, można i tak powiedzieć, ale przyszły już na pewno będzie lepszy i w przyszłym roku zacznę już na pewno dużo, dużo lepiej niż w tym roku. Bardzo dużo nam to pomogło, że byli mechanicy starszych kolegów z drużyny, bo są doświadczeni, dużo nam podpowiedzieli, też i Maciek nam dużo podpowiedział i Bartek Kowalski, więc myślę, że też im trzeba podziękować, bo też dzięki ich podpowiedzi wygraliśmy ten mecz dzisiaj. Oczywiście, że wolałbym być na torze i walczyć i tak naprawdę odjechać ostatnie zawody przed naszymi kibicami. Niestety tym razem zdrowie wygrało, znaczy może nie zdrowie, a ból. Nie jestem w stanie dojechać w końcówki sezonu na maksa i tak jakbyśmy tego chcieli. Zaczęły się pojawiać pewne komplikacje związane po upadku w Toruniu. Jestem cały czas tutaj na miejscu pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów. No nic, no czasami tak bywa, ale nie wolno się załamywać, trzeba jechać dalej. Najbardziej chciałbym podziękować całemu klubowi, trenerom oczywiście, Wojtkowi Kończyła, Darkowi Śledziowi, Sławomirowi Drabikowi, no i oczywiście naszym klubowym mechanikom Michałowi i Marcinowi.